Siema, siema, Tajtori, tak, znowu nagrywam ten odcinek z rana, znowu dopiero co się myłem i znowu mam mokre włosy. Ale mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzać, bo dzisiaj mamy naprawdę bardzo ważny temat w Brawl Stars. To, co dzisiaj nam wbiło do naszej gierki, rozwaliło system. I wcale nie chodzi mi tutaj o nowe, specjalne tło, które jak widzicie w sumie już kiedyś było, bo jest to takie halloweenkowe tło, tam w tle są duchy i co chwilę przejeżdża ten pociąg. Oczywiście jest to tło z Ghost Station, czyli sezonu związanego po prostu z gasem, no i to jest też specjalne otoczenie nowego zadymiarza, jakim jest Chuck. I proszę państwa, właśnie wbiła oferta z Chuckiem za 119 zł i 99 groszy. Ale jeśli chcemy sobie odblokować Chucka normalnie za kredyty, no to jeszcze nie możemy, bo jest odliczanie i będzie on dopiero za 6 dni i 23 godziny. I tak się składa, że to nie jest taka zwykła oferta i to wszystko z tym Chuckiem jest bardzo, ale to bardzo skomplikowane. Ja wam to dzisiaj wytłumaczę. Dobra ziomki, zacznijmy od tego, że ja otwieram teraz mitycznego Stardropa, a wy w tym czasie zostawiacie łapkę w górę pod tym odcinkiem. Więc mam nadzieję, że łapeczkę już zostawiliście, no i czas otworzyć tego mityka. Otworzymy w sumie w tym odcinku 4 mityczne Stardropy, więc oglądajcie do końca. Ale okej, zaczynamy od pierwszego na moim głównym koncie. Co ja tutaj będę miał? No, proszę, coś dobrego. O! Ikonka gracza, której nie miałem. Ikonka gracza z robotem, która na pewno mi się przyda i jestem z niej zadowolony. Akurat taki drop moim zdaniem spoko. W ogóle dzisiaj widzę, że wjechały też dwa nowe skiny na przecenie. W sensie, no one były wcześniej, ale są na przecenie teraz. Mega chrząszcz B. No i oprócz tego ultrawierniczka Jackie, więc jak ktoś z was chce je zdobyć, to teraz fajna okazja. Ale zacznijmy sobie od tego. Chuck we wczesnym dostępie. I proszę państwa, ta oferta kosztuje 119,99 zł. Dlaczego jest taka droga? Ponieważ to jest wyjątkowa oferta. Ona nie daje nam tylko Chucka i jego specjalnego spray. To dostajemy w pierwszy dzień, jak widzicie. Ale my, gdy kupimy tą ofertę, codziennie przez 7 dni będziemy dostawać też inne darmowe prezenty związane z Chuckiem. I powiem wam szczerze, że jest to naprawdę mega, mega opłacalna oferta. Mimo, że się wydaje, że nie, ale uwierzcie mi, zaraz wam powiem, co dokładnie w niej dostajemy. Jest to strasznie opłacalne. A no i oglądajcie ten odcinek do końca, bo dzisiaj jeszcze czekają nas 3 mityczne Stardropy. Swoją drogą, jak chcecie, żebym przypiął wam serducho, napiszcie mi w komentarzu, co wam się udało dzisiaj trafić w mitycznym Stardropie, bo każdy dostał go za darmo. No i pewnie zastanawiacie się, czy ja będę kupował tą ofertę. Na to pytanko też dzisiaj się po prostu dowiecie, poznacie odpowiedź. Zacznijmy od tego, że jak planujecie ją zakupić, a naprawdę się opłaca, to pamiętajcie o kodziku Tori w sklepie, bo każdy, kto kupi tą ofertę z moim kodem, zostanie pozdrowiony już myślę, że w kolejnym odcinku, więc jak kupicie, to wyślijcie mi na mojego Instagrama Toriety potwierdzenie, to wtedy was pozdrowię. Zacznijmy sobie od tego, żeby spojrzeć, jak wygląda wykres, jeśli chodzi o Stardropy. No i jak widzicie, dopiero co wbiliśmy praktycznie tutaj tego mitycznego Stardropa, aczkolwiek tak się składa, że myślę, że już gdzieś tak może nie jutro, ale pojutrze będziemy mieli pierwszego legendarnego Stardropa, więc ja się nie mogę doczekać. I teraz uwaga, ważna sprawa, pewnie interesuje was, czy można tego Chucka zdobyć jakoś inaczej niż kupując go za 119 zł, no bo jednak jakby nie patrzeć, wiele osób zbierało sobie kredyty, żeby tego Chucka mieć od razu. Twórcy wprowadzili teraz taką nową metodę, którą testują, nie jest powiedziane, że przy każdej nowej postaci tak to będzie wyglądać, ale chcą robić właśnie tak jak z tym Chuckiem mniej więcej, że po prostu gdzieś tak z 7 dni przed jego wyjściem, bo Chuck normalnie ma wejść do Brawla 18, twórcy nam to zdradzili, 18 dopiero ten Chuck ma wejść, czyli dokładnie z tego co widzę, to jest to przyszła środa, no ale jeśli ktoś bardzo chce go mieć już teraz, no to po prostu może sobie kupić tą ofertę za 117 zł, a dopiero tego 18, czyli w przyszłą środę, będziemy mogli tego Chucka tak jakby odebrać za darmo, czyli za kredyty, które uzbieraliśmy. Gdyby to był zwykły Chuck za to 119 zł, to uważam, że twórcy słabo by zrobili i zrobiliby to tylko po to, żeby zarobić. Ale jako, że dali nam dużo innych prezentów, to uważam, że zrobili naprawdę spoko opcję, bo patrzcie, już za drugi dzień dostajemy aż 6000 monet, czajcie, to nie jest mała liczba, 6000 monet, 350 punktów tutaj ulepszenia, no i 150 kredytów, naprawdę robi to wrażenie. Następnie na trzecim dniu dostajemy specjalne emotki do Chucka, aż 3, widzicie? One są bardzo ładne i bardzo fajne i normalnie byśmy ich nie mieli, gdybyśmy po prostu tylko go odblokowali za kredyty. Za czwarty dzień znowu dostajemy 6000 golda, 350 tych punktów ulepszenia zadymiarzy i 150 kredytów po raz kolejny. Za piąty dzień dostajemy kolejne emotki, w tym ta w środku mi się bardzo podoba, jest taka bardzo ładna, no i to jest też mega spoko. Za szósty dzień po raz kolejny dostajemy 6000 golda, czyli patrzcie, łącznie dostajemy 18000 golda, za co możemy sobie kupić chociażby hiper doładowania, ulepszać zadymiarzy na przykład, albo kupić jakiegoś srebrnego skina, prawie dwa srebrne skiny. No i co najciekawsze, za siódmy dzień dostajemy tego skina za darmo. Czyli nie musicie na niego wydawać 29 gemów, tyle ile będzie kosztował, albo tam 1500 błyskotek, czy 1000, już nie pamiętam. I jeszcze dodatkowo dostajemy takie specjalne do niego piny, jak widzicie, to jest naprawdę giga mocne. Dlatego uważam, że każda osoba, która nie ma uzbieranych jeszcze kredytów na Chucka, naprawdę opłaca jej się kupić tą ofertę. Ja kredyty mam uzbierane, dlatego raczej nie będę jej kupował, mimo że jest to bardzo opłacalna oferta, ale po prostu no zbieram
uzbierałem te kredyty, więc na coś chciałbym je wydać. Lecz nie zmienia to faktu, że osobom, które mają uzbierane te kredyty już, też się to opłaca. Możecie sobie kupić tą ofertę teraz za 119 zł, a na przykład te kredyty wydać sobie na sławę, albo czekać już na kolejnego zadymiarza, bo do nowego Brawl Talka już coraz bliżej i najprawdopodobniej jutro wrzucę wam odcinek, gdzie powiem wam wszystkie nowości związane z kolejnym Brawl Talkiem, które już wiemy i które wejdą w kolejnej aktualizacji w Brawl Stars. A jeśli jesteście nowi na moim kanale, jeszcze mnie nie subskrybujecie, to szybciutko zostawiajcie subika teraz, jeśli możecie, bo jeszcze w sumie was o to nie prosiłem. Jeśli lubicie Brawl Stars, naprawdę warto mnie subskrybować. No i co, otworzymy sobie teraz mitycznego Stardropa kolejnego. Jestem na moim drugim koncie, zobaczymy, co w nim dostaniemy, nie? Więc mam nadzieję, że każdy zostawił takiego czerwonego suba, jak czerwony jest ten Stardrop. I co on mi da na moim drugim koncie? O, znowu coś fajnego. Tym razem jest to spray Ash. Jestem bardzo zadowolony, bo jeszcze nie trafiłem monet, nie trafiłem punktów ulepszenia za dymiarze, tylko dostaję fajne rzeczy, a ten spray jest naprawdę kozacki. Muszę przyznać, że jest spoko. Oczywiście otworzymy sobie dzisiaj jeszcze dwa Stardropy mityczne, więc oglądajcie do końca, ale teraz mam dla was też coś równie ciekawego. No jak wiecie, aktualnie, gdy wchodzimy sobie do Brawla, to mamy klany, które tak naprawdę nazywają się klub. Po prostu kluby, co nie? A kiedyś klany nazywały się dużo inaczej. Na kluby mówiło się zupełnie inaczej w tych pierwszych aktualizacjach w Brawlu i to będzie taka ciekawostka. Patrzcie na to. Kiedyś nazywały się one bandy. Czyli po prostu była to wasza banda, a nie, że byliście w klanie, tylko byliście w bandzie. Taka szybka ciekawostka, dajcie znać, czy o tym wiedzieliście. I teraz mówię wam szybko kolejną jedną ciekawostkę związaną z Mortisem i po niej przechodzimy do kolejnego mitycznego Stardropa, którą sobie otworzymy. Ale tego też chyba nie wiedzieliście. No bo no to, że akurat Mortis ma tutaj dwa takie zwykłe przebrania jako zwykła postać, to wiecie. Czyli Mortis w cylindrze i zwykły Mortis. No, żadna inna postać tak nie ma, że tak jakby ma skina za darmo do siebie, nie? Mortis jest jedyną taką postacią. Wiecie, dlaczego tak jest? Bo kiedyś na początku gry Mortis właśnie miał taki cylinder, był w kapeluszu i twórcy przy pierwszej aktualizacji w becie usunęli mu ten kapelusz i zrobili właśnie go podobnego do tego Mortisa, który jest tutaj. Ludziom bardzo się to nie spodobało. Ludzie się skarżyli, ludzie nie chcieli takiego Mortisa, tylko chcieli, żeby on odzyskał swój kapelusz. I tak oto twórcy wpadli na pomysł, że nie będą usuwać tego Mortisa, który im się podoba, tego bez kapelusza, tylko dodadzą jeszcze Mortisa w cylindrze, żeby były dwa do wyboru. Komu bardziej pasuje, to sobie takiego weźmie, nie? I stąd to powstało, myślę, że mogliście nie wiedzieć. Tak samo jak mogliście nie wiedzieć, że teraz w mitycznym Stardropie, którego sobie otworzę, trafiam jakąś legendarną postać. Nie, no tak się nie da, dobra. Trafiam po prostu jakiegoś fajnego skina, okej? Tak się umówmy. Miejmy nadzieję, trzymajcie kciuki, widzowie, co my tu będziemy mieli? Coś dobrego, utrzymajmy formę. No nie, no teraz lipa, musiały być chociaż raz te punkty. Ale dobra, nie poddajemy się, bo jeszcze mamy jednego mitycznego Stardropa. Jednak zanim do niego przejdę, też jeszcze szybkie dwie ciekawostki. Posłuchajcie, czy wiedzieliście o tym, że El Primo tak naprawdę kiedyś był zupełnie innej rzadkości i teraz kojarzymy go głównie z zieloną rzadkością, co nie? Z tą rzadkością mam się on tylko kojarzy, ale patrzcie, co wam tutaj wyświetlam. Jest to generalnie El Primo w wersji commonowej, czajcie? Normalnie jest on w tej wersji, która była tak jakby do zdobycia w Alei Pucharków. Ja nawet o tym zapomniałem, to było oczywiście bardzo dawno, ale rzeczywiście coś takiego było i kiedyś on był do zdobycia w tej wersji z Alei Pucharków. I to samo tyczy się Poco, któremu też zmieniono rzadkość, ale nie na tą z Alei Pucharków. On kiedyś był w innej rzadkości. No teraz jest w zielonej rzadkości, co nie? A kiedyś był w niebieskiej. Macie tutaj normalnie screena pokazanego, że Poco kiedyś był super rzadki. Też tego totalnie nie umiem sobie skojarzyć. Jestem ciekawy, czy wy o tym wiedzieliście. I wchodzę teraz na moje czwarte, czyli ostatnie konto i na nim otworzymy sobie ostatniego dzisiaj Stardropa. Jak dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie mi w komentarzu, czy kupujecie już przedwczesny dostęp do czaka. Jestem ciekawy, czy ktoś z was go zakupi, a ja po prostu widzowie lecę z mitycznym Stardropem. Nie ma tutaj zamulać, co będziemy mieli w ostatnim Stardropie dzisiaj. Jest on czerwony jak mój szlafrok, więc może będzie coś dobrego. Dawaj, 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 coś dobrego. No nie, no monety też tu musiały wpaść, ale nie narzekam. Ważne, że na moim głównym koncie dostałem ikonkę.